problem na minor to temat kolejnego filmu. Rzęsa drobna, bo tak nazywa się ta roślina w języku polskim, jest chyba jedną z najmniejszych roślin wodnych. I to by chyba było tyle, co chciałem powiedzieć. No dobra, coś się jeszcze o niej chyba da powiedzieć. Gatunek kosmopolityczny. To nie oznacza, że pochodzi z miejsca, gdzie chcielibyście wysłać polityków. Jest rozpowszechniona na całym świecie, choć pierwotnie zasiedlała tereny Europy i Azji. Ale że ma tendencję do przyczepiania i przyklejania się do innych roślin w czasie ich na przykład wyjmowania z akwarium, więc nic dziwnego, że w warunkach naturalnych szybko zawędrowała do obydwu Ameryk, Australii i Afryki. Podobno nie ma jej jeszcze na Antarktydzie, ale to informacja jeszcze niesprawdzona, bo ostatnia wyprawa w poszukiwaniu rzęsy na Antarktydzie zamarzła. Rzęsę można spotkać praktycznie w każdym rowie, stawie czy jeziorku, gdzie potrafi zakryć jego całą powierzchnię. Liście ma całkowicie zielone, choć po wyschnięciu spód robi się fioletowy, a to za sprawą zawartości antocyjaniny. Ta właśnie antocyjanina kryje się pod kryptonimem bojowym E163 i jest naturalnym barwnikiem roślinnym. Przy jego pomocy barwi się na przykład napoje, lody, drzemy, wino, jogurty itd., itd. Więc miejcie świadomość, że jedząc na przykład lody zjadacie też jakąś część rzęsy zestawu. Zapewne każdy posiadacz rzęsy w akwarium zauważył, że rzęsa rośnie wyjątkowo szybko. Rzekłbym nawet, że Dobra, miało nie być słów niecenzuralnych, więc rośnie jak szalona. Z badań Instytutu Krzywienia Drutu wynika, iż w sprzyjających warunkach rzęsa potrafi podwoić swoją biomasę w przeciągu 1,5 do 3 dni, czyli ze 100 roślin mamy 200, z 200 400 i tak dalej. Jest to tak zwany postęp geometryczny i ten postęp powoduje, że po tygodniu rzęsa zakrywa całą powierzchnię akwarium. Jeśli ktoś sądził, że bambus rośnie szybko, to się mylił. Przy rzęsie to zwykły ślimak i muł. Jest od niej 10-krotnie wolniejszy. Do czego może się nam ta roślina przydać w akwarium roślinnym? Nie wiem. Według mnie do niczego. Można ją stosować do częściowego zacieniania zbiornika i stworzenia światła rozproszonego, ale to przydaje się do akwarium z rybami, które akurat preferują taki biotop. Można, i to jest chyba jej największa zaleta, używać rzęsy jako pokarmu dla ryb roślinożernych. W stanie surowym pożywiają się nią na przykład welony. Po wysuszeniu i sproszkowaniu można karmić nią inne ryby roślinożerne. Na przykład może stanowić dodatek do diety pielęgnic czy ryb z rodziny piękniczkowatych. Oczywiście przy dzisiejszej technice, dostępności pokarmów i lenistwie potencjalnych preparatorów rzęsy wydaje się, że jedynym miejscem, w którym skończy nasza roślina, jest sedes. Jeszcze raz, na zakończenie powiem, że w akwarium roślinnym rzęsa jest zwykłym chwastem zabierającym światło i zjadającym azot. Proponuje się więc jej pozbywać mechanicznie. I niech nikt mi nie mówi, że to niemożliwe. Trzeba po prostu trochę cierpliwości. I siatki. Tak, jeszcze siatki potrzeba, bo pincetą to... No dobra, nie powiem, co można pincetą. A po wytrzebieniu rzęsy jemy lody z barwnikiem E163. A powiedziałem, że rzęsa bardzo natlenia wodę, a że rozwija się w zakresie temperatur od 10 do 28 stopni Celsjusza, a że rośnie w każdej wodzie, nie powiedziałem? No to już nie zdążę.